Tak, oczywiście, tak mi przekazał właściciel federacji. Ale Amadeusz zarzucił, że podobno to ty wycofałeś się z Ja tej walki. pierdolę, weźmie, słuchajcie tego kondona zaspernionego, bo to nie jest kurwa, nic upośledzony. Dobrze, to wstawię dzisiaj screeny rozmowy z tym gościem. Proszę was. To dzisiaj wstawię screeny rozmowy z tym gościem, a ty z gorąco się zapociłem aż. To jest czub, kurwa. To jest czub. Naprawdę, kurwa. Czyli nie kłamiesz. Czuję, to jest czub. Mi potwierdził to właściciel federacji, że nie mam zawodnika, chyba że mi wypada zawodnik. Dostałem od was, dostał telefon na drugi dzień, dostałem na drugi dzień telefon od was, że nie wypada Gamu. No to dobra, mówię, jestem bez rywala, biorę tą walkę. I powiem, kto sam odpowiedział. Nie wiem, ten gościu powiedział, że jesteś jebanym kłamcą. No kłamcą, z naszej dwójki, to jesteś ty najgorszą świnią. Najgorszą na świecie. Najgorszą, sam sobie to powiedziałeś. No i wszystko, widzisz, sam się wyjaśniłem, ale poczekaj, bo tu mam gdzieś tego screenika. Możesz mi pokazać screena? Miałeś walczyć z Damianem? Amadeusz, mogę zobaczyć? Czy ten zawodnik miał nie. Żeby sprawdzić nie. Autentyczność Bartek, screena. Bartek. Tutaj masz tego screena. Dobrze. Ale chcesz go przeczytać? Nie, no możesz tego przeczytać. Dobrze, to jest Damian. Czy to jest ten przeciwnik? Nie, miałem się z Bartkiem bić. Ja miałem się z Bartkiem bić, z bokserem. A to jest Damian. A to nie, ale to jest... jak żadnym kurwa Damianie nie słyszałem, proszę ciebie. Bo mówi tutaj, że nie podpisałem kontraktu, czy tam nie było przeciwnika, a pogali IFM tydzień później. Dostałem telefon od menadżera, że jest fajna walka i Jarmia chce nas zestawić. Zgodziłem się od razu i czekałem do soboty. Dostałem wiadomość taką, że Alan ma kontuzję i wypada z karty. Jego kurwa kontuzję? Ja żadnej kontuzji nie miałem. A tak naprawdę nie chciał tej walki ze mną i wybrał Fame MMA, bo tam kasa. Nie dziwię się, ale nie, też... Absolutnie. Absolutnie tak nie było. Zadzwońcie do Filipa Wodkowskiego, który jest moim menadżerem, który jest właścicielem kurwa armii i on wam to potwierdzi. Okej, okay. No to na pewno... Proszę bardzo, zadzwońcie do Filipa. Znaczy... Ja żadnej walki nigdy nie odmówiłem. Nigdy nie odmówiłem żadnej walki. Znaczy, chyba, że miałem naprawdę kontuzję, która była potwierdzona, ale nigdy nie odmówiłem żadnej walki. Biłem się naprawdę z topowymi zawodnikami, którzy są teraz topowymi zawodnikami w Polsce, którzy mają chuj walk toczonych za sobą i nigdy nie odmówiłem walki. Więc mnie, kurwa, nic nie wsadzajcie w gębę, dobrze? No, to jedyne, co wsadzam komuś w gębę, no to Amadeusz bardziej, no właśnie tobie, bo to on prowadzi z tą... Mi to na privie wysłali, nie wiem, więc nie jestem przekonany. No to pewnie gościu, no to ci wysłał gościu screena, który ma 0 postów i 5 obserwujących. To dzień dobry. Kurde, ja nie kojarzę tych zawodników, to nie mogę potwierdzić w sumie. To jak co, jeśli źle powiedziałem, to z tym mogę powiedzieć sorry, ale no nie wiem, no takie rzeczy mi wysłali screeny. Nigdy nie odmówiłem walki, nigdy nie odmówiłem walki. Ale ta osoba na pewno to ogląda i to jak coś to napisz, na priv to się dowiemy. Ja z Bartkiem, nie jest jakimś walczyć z jakimś Bartkiem, nie pamiętam jego nazwiska, bo nie jest jakimś znanym zawodnikiem, ale tak jak mówię, nigdy nie odmówiłem nikomu walki. Akurat tak się zdarzyło, że ja nie miałem rywala, wycofał się rywal z walki, czy po prostu mi się potrzebuje. Nie znam dokładnie tego. Zadzwońcie do Filipa, on wam więcej na ten temat powie. Dostałem telefon na drugi dzień swojej może Gamu, bo no to wziąłem walkę. Okej, okay, no to w takim razie zadzwonimy do Filipa, właściciela Armia Fight Night, również menadżera Alana i on powie nam, czy rzeczywiście takie... Kurde. Czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce? Już nasi pracownicy zapisałem numer. Kurde, kto to mi wysłał, a do mnie napisał tyle tysięcy ludzi. Jakiś Damian. No to zapytamy po prostu Filipa, czy w karcie walk miał być jakiś Damian. I może dojdziemy do jakiegoś wyniku. No bo rzeczywiście to jest jakby mocny zarzut. Kurwa, ja mnie napisał kilka tysięcy ludzi, ja teraz nie znajdę tej wiadomości. No. Luźno, ale w każdym razie zaraz zadzwonimy. Dzięki Alan za telefon. No. Dziękuję ci. Ja mam tylko, jak wlazłem w wiadomości, to zobaczyłem, że Shelly mówi, żeby do niego przedzwonić. Jak coś. Ale nic ważnego, no pewnie tak o wiesz, generalnie teraz sobie zdałem sprawę, no i tak zadzwonimy, ale zdałem sobie sprawę, że właściciel armii i jednocześnie menadżer Alana, no to też niekoniecznie jest to jakieś też turbo obiektywne może być. No ale i tak zadzwonimy, bo już kurwa zaczęliśmy szukać numeru, więc okay. I tak pewnie zadzwonimy. Dobrze, Krycha bardzo chciał chyba pogadać o walce z